Okej, witajcie, ja jestem Zirael, a to jest kolejny odcinek z Zagrajmy w Deus Ex Human Revolution. O, coś się tak zawahałem, bo tutaj, tu się pokazuje myszką, jest licznik czasu i ten licznik czasu jakoś tak dziwnie zlagował. No nic. Zobaczmy, co nam powie, jak on się nazywał, bo już nie pamiętam. Tank? Tak, chyba jakoś tak. To nam powie ten gość, z którym właśnie będziemy rozmawiać, który jest za tymi drzwiami. You see this? Panda screw it up in the fourth. I'm just flushing my money down the pot. Your Tong. Hey, you only work that out now. Guess you're not as sharp as you think. How about you tell me who you work for? Then I decide what I tell you about Van Bruggen. Does the name Seraph Industries ring any bells? Seraph Industries? Isn't that American company stole all the headlines a while back? You're still in business? Why wouldn't we be? Check the news. Biotech corporations seem to be failing a lot these days, especially the ones who are making enhancements. Van Bruggen's in the Alice Garden pods, Capsule 301. The place is a rat hole, but it's useful sometimes. Make sure you leave him in the same shape you find him. And if I don't? Your call. But those implants of yours might look even more special on somebody else. Okej. Z Tongiem się spotkaliśmy i to tyle? Ja chcę to. A jednak nie chcę. Znaczy się... That's all you get from me, Lawai. Okej, idziemy do tego gościa. Malik, you were right. Tong is helping Van Bruggen. He stashed him in the Alice Garden pods. Thought as much. A hacker who knows his way around corporate firewalls would make a valuable asset for the Triads. I'm at the pods myself, Jensen. Want me to run interference? No. Don't put yourself at risk. I'm heading there now. Hey. Leaving already, tough guy? Cause you might want to go over to the bar and order yourself a drink before you do. Maybe Bobby will have something for you. Bobby? The bartender. The real bartender, that is. Dobra. Thanks. Okay. I just might check that out. You do that. Czy z nim gadałem już? Czy ja się mam napić, czy co? Może teraz coś będzie miał dla mnie. Czy z nim gadałem? Bobby. What can I get you? Oh. Looks like Tong's running a nice operation here. You for hire? Because a suspicious man might not appreciate you asking. A suspicious man might also wonder what kind of job gets handed off to strangers. But all right, I'll bite. What are you offering? I got a problem I need solving. Trouble is, none of my usual guys are available. And this problem? It involves a woman. Someone who owes Tong Operation here some money. Getting it out of her is proving to be difficult. It's a dirty job, but it pays well. You interested? Tell me more. I'm listening. That's what I like to hear. This woman, Jaya, she's a broker. Highly competitive field in Hengsha. But without the right skills, her business wasn't doing so well. So we helped her out, gave her a nice social enhancement upgrade chip so she could understand her client's needs. Now, it's time to pay us what's due, but she says she won't. So basically you want me to be your collector? Yes, but it's not as simple as that. The girl's gone into hiding and thinks we won't find her. But she also took her phone and computer along to keep her business alive. Not very smart. Assuming you've got the equipment to track those. We don't exactly. But we know someone who does. And that's where you come in. Bao Tower set up a surveillance network around town. A series of relay antennas. I need you to hack them. Three relays should be enough for us to access the database and triangulate Jaya's position. Then I go get your money. Exactly. The first relay is on the rooftop of a four-story building in the Yu Zhao district. I assume you've got an info link and Wayfinder package in those fancy orgs of yours? I'll upload the coordinates and then contact you once you've hacked in. Okay. No to mamy jeszcze zadanie poboczne. Chyba od niego zaczniemy. Co mi się wydaje? Ciekawe, czy wyjdę bez żadnych problemów, bo ten gość mnie tutaj nie chciał wpuścić, jeżeli nie zapłaca, a ja sobie wszedłem inną stroną, tak? A wychodzę głównymi drzwiami, ale... Zobaczymy. Dobra, nie robi problemów. A że to jest tutaj gdzieś?
bliziutko, prawda? Tak wygląda przynajmniej. To się zajmę tą anteną najpierw. Luz hao. O, tu jest przejście. Nie wiem, czy nie przeczytałem napisu. To mogło być coś istotnego zawarte, na przykład gdzie jest to przejście. Gdzie to przejście prowadzi. A, dobra. Góra. To wchodź na tą drabinkę. Spoko. Tu jakieś... Czy ja to przestawię, coś tu jest? Czy jest tu przejście? Nie, ale tu można chyba się podsadzić. W sensie, mogę zrobić tak. Podnieść. Tak, ale tak trochę... bardziej w bok. Wow. Nie mam miejsca, tak? No to wywalę sobie może najpierw to. Powiększenie magazynka broni. Do czego by to można zastosować? Karabin bojowy. W sensie, że muszę zrobić to tak. Połącz sobie karabin bojowy. Dokładnie. Teraz mogę podnieść moją wyrzutnię rakiet i stąd się ewakuować. A tutaj bym potrzebował kolejnego kartonu, rozumiem. Chyba, że... Chyba, że... Mogę pod tym przejść. Tam coś jest. Ewidentnie coś tam jest. Dobra. Testujemy. Zobaczymy, czy uda mi się tam wejść. Bo tu nie sądzę. Nie no, chyba się nie uda. Tego nie mogę podnieść. Za mało skrzynek mam. No, niestety. Tak, teraz tu się zahaczę. No niestety. Za mało skrzynek. A może tędy się spróbować? Zdecydowanie nie. Wczytaj ostatni zapis. Czyli tak nie da rady. No trudno. Wow, coś mi znowu się synchronizuje na telefonie. Jest to z tego co widzę. Hogaty. Na razie to oleje. Dobra, jesteśmy przy wejściu. Czy mi się chce tam znowu wchodzić? Niekoniecznie. Czy jak tu przejdę, to się wydostanę na drugą stronę, tam na ten dach? I chyba tak. Nie chcę mi się iść po te ulepszenie do amunicji. Do magazynka właściwie. Szczególnie, że nie da mi ona aż tak dużo. Okej, chyba mnie obgadują tutaj. Oni mnie tam obgadują. Good job, Lao Wei. I see you found the first relay. Now hack it and turn off its security protocols. Dobra, haki. Włam się. Gdzie ja muszę iść? Tu, nie? Dobra. Nie wyjść, tylko przejmij, a tu fortyfikuj. Nie wykrywam. Uuu. Teraz nie wykrywam. Przejmij. Dobra. Access granted. Aktywna. A nie aktywna. One down, two to go, my friend. Dobra, jeszcze dwie anteny. Druga jest gdzieś tam. Nie ma, w ogóle ludzie sobie tutaj siedzą na dachach. Spoko. Kolejne włamanie. Znowu poziomu drugiego. Znowu wygląda to identycznie. Nie, to nie jest tylko odwrócone. Dobra, zacznijmy może od przejęcia. Fortyfikuj się. Jednocześnie
Tu pięknie. Cyk. Access granted. No i spoko, nieaktywne. Good. Second relay is down. Only one remaining. Jest trzeci. Po drugiej stronie budynku. Czy jakoś tam radę to obejść w ten sposób chyba? Niekoniecznie w ten sposób. Był tu taki trochę fail przy skoku. Ale taki minimalny, mam nadzieję, że daleko mnie nie cofnie. Powinien być autosave zaraz po wyłączeniu drabiny. Znaczy się anteny. Good. Second relay is down. Only one remaining. No to liczyłem. Czy ja tu mogę wskoczyć? Tak, oczywiście. Tu już chyba byłem. Hop. Tu już byłem przecież. Na początku, po przyjeździe do tej dzielnicy, do tego miasta, byłem tu. Tylko że wtedy tej anteny nie mogłem ruszyć. Okej, bo ta antena tu była. Ja pamiętam, że tu była. Dobra, przyjmijmy sobie to, to sobie fortyfikujmy i przyjmijmy też to. Przyjmij ten spam. Musiałem użyć tutaj specjalnych środków. Access granted. I mi się udało. Brawo. Excellent work. I'm starting the triangulation now. Should have a location very soon. Dobrze. To szukaj. And I've got it. Jaya is hiding in an apartment building called the Hengsha Court Gardens in the Yuzhou district. I'm sending you her coordinates. Get over there and get us the money she owes. W tamtą stronę, okej. Okay. Czy jestem w stanie wejść tam jakoś w miarę logicznie, tak żeby mnie stracić? To są w ogóle przeciwnicy. Nie stracić za dużo żyć, znaczy inaczej, żeby przeżyć w ten sposób? Chyba nie, ale tam jakieś przejście. Czy ja tu... Fuck you. Musiałem to zrobić, naprawdę. Bo ja już stamtąd nie mogłem wyjść. Przeczytaj ostatni zapis. Mam nadzieję, że to nie jest martwa strefa i nie będę umierał za każdym razem. Głupie śmierci nawet bez walki, a szkoda. Excellent work. I'm starting the triangulation now. Should have a location very soon. And I've got it. Jaya is hiding in an apartment building called the Hengsha Court Gardens in the Yuzhou district. I'm sending you her coordinates. Get over there and get us the money she owes. Jak ja się tu dostałem? Nie mam miejsca. Moment, jak ja tu wszedłem? Chyba tędy. Tu? Ale tam. Gdzieś. A, gdzie ja byłem? O, dobra, już wiem. Pobiegnij sobie trochę i tu możemy skakać. Tu wejdziesz. Wow. Dobra, jestem na jakimś dachu. Ale nic z tego nie mam, czyli to nie była ta drabina. Myślałem, że... Nie no, to musi być ta drabina. Chociaż nie, właściwie nie musi być. Faktycznie. Muszę wejść tylko na dół. Gdzie tu było wejście? Tu? Nie, zdecydowanie nie tu. Tu też nie. O, właśnie, zapomniałem, z którym ja tu wszedłem. Wygląda na to, że nie tędy. Spróbuję wyjść schodami. Będzie to o tyle dziwne, co w ogóle nie racjonalne w takiej grze, ale spoko. O. Wow, to tu było. No cóż, głupie ma szczęście, prawda? I to jest? Musiałby się do windy dostać, rozumiem.
praksisy jakieś? No cóż, nie do końca w ten sposób by to miał zrobić, bo wszedłem tutaj, można powiedzieć, od dupy strony i nic mi to nie daje. Bo niby do budynku się dostałem, ale teraz musiałbym się jeszcze dostać na piętro, do którego nie mam dostępu, więc muszę się ewakuować stąd. I ewentualnie potem coś pomyśleć. Dobrze, był tu save w razie śmierci, nie jestem daleko. Przynajmniej tak całkiem daleko. Tu bym wszedł. A nie, tu było wejście faktycznie. Dobra. Schodź. Tu jest kolejne wejście. Tu i chyba tu mam podejść. Okej, nie będę cię zaczepiał. Dobra, sumo też nie będę gadał. A, tu nie wejdę, tak? Ale... Uwaga, może tędy mi się udało wejść. No wiadomo. Widziałem, że coś tu może być. Bo o to właściwie chodzi w tej grze, żeby się tak przekradać. Tylko to jest problem, bo teraz muszę właśnie się przekraść do środka. No właśnie. Trochę mnie zaskoczył. Czyli trzeba to zrobić jakoś tutaj sneaky, bo tak to nie ma opcji. Chyba, żebym ich wcześniej wystrzelał. Chociaż nie mam dość dobrej broni, żeby ich to zrobić. A, jestem tutaj, dobra. Okej, to ja sobie tu zejdę w ten sposób, nie będę nawet się bawił w drabinę. To nie ma sensu. I biegniemy. Czy ja tutaj nie wejdę na pewno? Tędy. He's on the run! Dobra. Sorry. No, czyli w ten sposób nie ma opcji. A tu mogę się włamać w ogóle. Łam się. Okej. Do mnie mówisz? Dobra, to ja tu wejdę i zrobię sobie save'a w takim razie. Nie będziecie mi przeszkadzać. I idziemy dalej. Spróbujmy teraz przekraść się. No. Dobra, jestem wyregenerowany. Padł. Trzeci padł. Trzeci. Czwarty. Poczekam, aż się zregeneruje trochę. No, regeneruj się szybciej. O, może wyjdziesz? Bo nie chciałem tak wychodzić, żeby... No się nie wiem, co kurde idzie, a co? Tego zgubiłem, tam jest następny. Raczej mi tu przynajmniej nie wejdą. Jest na górze. Czy mogę zapisać? Mogę. Spoko, bo jestem po dobrej strzelaninie. W której właściwie co? O, ostrożnie, okej.
po której właściwie dostałem tam dwie rany i goście padli. Tam jest łuk. Okej. Nic nie masz, ale masz gdzieś broń przecież, po przyku. Okej, nieważne. Ja się mam dostać do niej. Co w zupełności na chwilę obecną wystarcza mi to, co mam. Mam mi amunicję. Siema. Mogę schować broń. No. Okej. Winda. Słodko. Czy całkiem niezła akcja, nie powiem. Tam jeszcze jeden gość się gdzieś czaił, którego można było zdjąć, ale darujmy sobie go. Szkoda amunicji, że tak. Nie, dalej mam dużo. Dość dużo amunicji do rewolweru. O, siema. Otwarte drzwi masz. Who are you? Another one of Tong's thugs? Well, get out! I told him I won't pay another credit! Look, I know this is not an ideal situation, and I'm not proud that I gotta do this. But Tong's crew wants the money you owe them. Oh, you poor boy. Having trouble dealing with the dirty job you have to do? And I should feel sorry for you? Reality check, taxman. You're here to steal money from me. Stealing? They got you the augmentation you needed, and they expect you to pay for it. Not the most charitable thing to do, but I would hardly call it stealing. Are you really that gullible? Tong doesn't run a buy now, pay later operation. It's more like a buy now, pay forever. Listen, I just started as a broker. Most other brokers come from rich families. They paid for augments that give them an incredible edge in the business. There's no way I could afford anything like that through legal channels. So you cut a deal with a crime syndicate? I didn't study this hard to end up with nothing. Once I made enough money, I offered to pay for the aug. But no, what they want is part of my monthly profits. They say they're entitled to it since it's their upgraded enhancement chip that helped me make that money. Dobra, no, nie chcę mi się tego ciągnąć. It's a nice sob story, lady, but it doesn't change a thing. In the end, I can't leave here without that money. Then you'll have to take it, because I am not going to give it to you. Okej. Gdzie są pieniądze? Mówię, to daj mi pieniądze. Chyba, że muszę to dalej ciągnąć. Nie widzę na razie innego rozwiązania. I told you already. I won't pay. What do you want? Dobra. Odnośnie. How much are they asking from you? A couple hundred credits every month. Doesn't look like much. Okay. Listen, maybe I can... You would do that? Don't thank me yet. Dobra. Czy mam to kończyć, czy mam iść do głównej misji, bo w tym momencie jestem w kropce. Idźmy może na dół. Ona mi nie chciała dać pieniędzy. Trzeba się dostać. To jest mniej więcej w tym samym kierunku, z tego co widzę. Więc tam pójdziemy. A, zapomniałem, że tu są jeszcze przeciwnicy. Dobra. Wyjdę może tak trochę bardziej offem. Podbieram sobie z nich pieniążki, amunicję. Nie chcę twoich batonów. Masz coś? Nie masz nic. Masz pistolet. Ale tu też nic nie masz. Nie mam miejsca na strzelbę. Masz coś tu? Nie. Zobaczmy, czy chciałbym zamienić coś ze strzelbą. Karabin bojowy czy pistolet maszynowy? No amunicję tutaj Funa do karabinu bojowego. Pistoletu maszynowego mam 16. A do karabinu bojowego mam 6. Nie, no tu jest 20. Karabin bojowy, czy karabin maszynowy.
zróbmy tak. Jak to nie mam miejsca na strzelby? A, bo ona jest inaczej usytuowana, ona jest w poziomie. No tak, zapomniałem. To mogę na razie dropnąć. No przesuń. To nie starczy. Wyrzuć. Wyrzuć. Powinno teraz starczyć. No właśnie. Weź naboje do strzelby. Weź amunicję. To jest amunicja do pistoletu, tak? Tu gdzieś była amunicja snajperska, której nie potrzebuję. Amunicja do pistoletu, właśnie. Amunicja do strzelby. Zobaczmy tutaj. Zapisz. To będzie ostatni zapis. Teraz robię tylko taki krótki test. Schowajmy może broń. Zero reakcji. Spoko. Okej, dobra, to był taki test. Test przebieg pomyślnie. Ja robię ostatniego save'a w dzisiejszym odcinku. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Cześć.